Kurczę, miasto świetnie prosperuje. Wiem, start był troszeczkę mozolny. Więcej gadałem niż się działo w samym mieście. Ale nie jestem takim, wiecie, zaawansowanym graczem. Bo widziałem też takich, którzy osiągali zarobek 3000 praktycznie na samym starcie. Jednak nie podoba mi się strasznie rozbudowanie miasta, że wszędzie są mieszkańcy, gdzieś tam mały skrawek przemysłowy. Nie, to nie w moim stylu. Ja wolę zrobić coś takiego. Że powoli, kroczek po kroczku, dojdę do czegoś większego. Jak widzicie, obligacje już spłacone, nie mamy żadnych tutaj długów, nic nam nie ściąga z zysków. Na kształcenie wciąż wydajemy dosyć sporo. W sumie w tym momencie będziemy mogli sobie jeszcze troszeczkę rozbudować. Co jest? Nie macie miejsca. Och, biedaczyska. Jedna ciężarówka dostawcza. No tak. Co musimy tu jeszcze zrobić? To nieco rozbudować nasz skład. Dlaczego? Bo nie mamy w ogóle miejsca, żeby składować węgiel, jakieś towary. Co tuż są? Cóż to są w ogóle za towary? Aha, coś takiego. No dobrze, to też postawimy. Właśnie, olej surowy. To będą teraz nasze priorytety. Stać nas spokojnie na utrzymanie tego, więc od razu to stawiam. Skład oleju surowego oraz skład rudy. No, myślę, że w tym miejscu... Dobra, czemu nie? Ruda, olej już są zbierane. Jeszcze co możemy postawić? Jeszcze jeden skład. Okej. Jeszcze jeden składzik, więc... Ewentualnie moglibyśmy dać jeszcze większy skład węgla. Wiecie, jakiś mini zapas mógłby się przydać. Chociaż wiecie, i tak go zapewne zapełnimy. Chociaż wiecie, jakaś amortyzacja, coś tędy. Może jednak. No dobra. Osiągnięto limit. Mamy już wszystko zapełnione. Tutaj jest skład handlowy. Moment. Jak to się dzieliło? Dobra. Nie, powinno być ok. Tutaj macie jakąśkolwiek ciężarówkę dostawczą. Macie jedną, więc za jakiś czas powinna takowa wyjechać. O, tutaj jest. Pojechała. I dostarczyła nam 100 baryłek. 100 baryłek ropy. Więc skoro już jest ropa, proszę, nawet jest kruszywo, znaczy kruszywo, ropa, znaczy nie, tu jest ropa, tu jest ruda, o. W takim razie, nie, dobra, jest noc, zaczekajmy na dzień o 4 rano, nie wiem, czy jest dobrze odpalać zakłady, zaczekajmy tak, nie wiem, do 5. Ludzie od razu będą chcieli tu zarabiać. Przy okazji... Skoro dzień się zbliża, to budujmy kolejny moduł do szkoły. Edukacja, ważna sprawa, zmniejsza przede wszystkim ryzyko przestępczości i zachorowań i możemy stawiać lepsze rzeczy. Okej. Okay. 6 się zbliża, punktualnie o 6. Dobra, nie było punktualnie, wiem. Ale dobrze, fabryka już chodzi. Więc Omega Co wystartowała. Co się będzie działo? Będzie masakra. Teraz będziemy wymagać, znaczy my. Mieszkańcy fabryki przede wszystkim będą wymagać Omegi. Jeżeli jej zabraknie, nasze miasto runie. Równie szybko, a nawet szybciej niż jak powstało. Brak rudy. No to sobie przywieźcie, come on, co mam zawias myśleć? Brak zasobów. Aha, okej, jesteście powiązani jeszcze z tym, dobrze. Musimy zaczekać, aż ciężarówka dostawcza dowiezie nieco... ropy? Nie, rudy. Na zaplecze do Omega Co. Dzięki temu będą mogli wystartować. Niestety to trwa troszeczkę wolno. Chociaż moment. Tutaj mamy ciężarówkę dostawczą. Ile nas będziesz kosztować? 50 simuleonów. Dobra.
Gruncz to sprawne działanie, więc jeżeli damy tu kolejną ciężarówkę, myślę, że będzie dobrze. Nie wiem, czy ta jedna czasem też nie rozwozi czegoś po mieście. Jaki piękny zastrzyk gotówki, super. Wywiązaliśmy się z umowy, którą zawiązałem jakiś czas temu i dostaliśmy 36 tysięcy. Jak sami widzicie, Omega ruszyła pełną parą. Jakieś tłoczki tam chodzą, skrzynki latają, ludzie biegają, zaraz kogoś przytrzaśnie. Tu nie wiadomo, co jest w tym zbiorniku, lepiej nie pytać. Ale proszę, Omega Co wystartowała. Nawet może wykorzystam to na miniaturę. Nice. Z tego co widzę, tutaj już ruda się powoli kończy. Rudy praktycznie nie ma. Ciężarówki dostawcze jedna. Ale już jedzie. Okej. Jedź, 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 szybko, tempo, tempo, tempo. O, dowiozł od razu do Omegi. Nice. Więc co teraz się będzie działo? Omega będzie wpływać po prostu w żyły naszego miasta. Powoli te fabryki będą się zmieniać. O! O! Nice! Już zarabiamy na Omedze. Spójrzcie sami, wydajemy 100 simuleonów na to, żeby utrzymywać fabrykę. A co się dzieje? Zyski masakrycznie lecą do góry. Teraz mamy naprawdę ogromny zastrzyk gotówki. Zastrzyk gotówki i... No cóż mogę powiedzieć. Teraz dopiero się zacznie dziać. Dobrze, mamy tutaj zwykłą drogę, ale myślę, że ona będzie wyrabiać. Teraz właśnie możemy w sumie zająć się takimi drobnostkami. Zatrzymajmy na chwilę. Co potrzebujemy do oczyszczalni ścieków? Troszeczkę lepszy... Służby użyteczności publicznej. Mówiąc krócej, po prostu potrzebujemy więcej mieszkańców. No cóż, nic tylko zaczekać. Cóż, co się dzieje? Mamy bardzo mało nadwyżki, więc niebawem mogą pojawić się problemy z oczyszczaniem ścieków. Będę musiał zająć się jakoś zaczęciem, ja wiem, może nie produkcji, ale muszę coś wsmóc, żeby zaczęło się... żeby zacząć mieć możliwość postawienia lepszej oczyszczalni. No w sumie to nawet nie jest oczyszczalnia. Okej, w tym tempie myślę, wyrobimy się z każdą z... ze wszystkimi zanieczyszczeniami. Co prawda tu nam coś dziwny znaczek pokazuje. Z maksymalną szybkością, no dobrze. Ale mamy jeszcze drugą, więc druga nam wyrobi. Okej, co się dzieje tutaj? Pełny skład. A, no tak, węgiel. No cóż, do tego będę musiał się przyzwyczaić. Kupiła nas Omega Co. W porządku, dali nam Omegę za darmo. Przekupstwo. Co teraz możemy w sumie zrobić? Nawet nie wiem, czy nie możemy, nie powinniśmy postawić jakiejś lepszej jednostki. Zobaczmy, ile nas będzie kosztował szpital. No cóż, będzie nas kosztował sporo. Jednak nie możemy jeszcze sobie na niego pozwolić. Więc co pozostaje nam do zrobienia? To dobudowanie modułu. Skrzydło dla pacjentów. Oraz jeszcze tutaj może miejsca kolejnej na karetkę. Okej, jeden wóz strażacki. To nie jest dużo. Zobaczmy, co jeszcze możemy zrobić. Dać kolejny wóz oraz alarm pożarowy. Dobra, myślę, że alarm pożarowy się przyda. Z przestępczością jako tako problemu jeszcze nie ma. Jedyne, co mnie martwi, to problem tego typu, że będziemy mieli jeszcze problem z pożarami. Cóż tu się dzieje?
O, chyba nic. Wyrysypisko jeszcze wyrabia. Z pożarami materiałów, których nie będziemy teraz w stanie ugasić. To dopiero będzie wielkiej jednostce straży pożarnej. Hazmat. O właśnie, hazmaty. Tutaj będzie ten problem, bo jeszcze nie mamy sprzętu, żeby gasić tego typu pożarów. No cóż. A czego potrzebujemy? Ho, ho, ho. Wydział bezpieczeństwa. No cóż. Jako, że mam dodatek. O, proszę bardzo, petycja zatwierdzona. Nice. Możemy rozbudowywać się wszerz, czyli całe miasto zalać w małych domkach, bądź je też potem rozbudowywać. Jednak jesteśmy, jakby nie było, tutaj z dodatkiem, który nam sporo da. Nie tutaj. Tutaj. Zwie się to mega wieże. Musimy jeszcze troszeczkę zaoszczędzić, żeby mieć takie. Jednak one też troszeczkę same na siebie zarabiają. Wymagają nieco więcej energii niż zwykłe domki. Jednak przychody z nich, myślę, będą na tyle opłacalne, że będziemy mogli sobie to na to pozwolić. Tylko tak, są niezatwierdzone, czyli musimy ulepszyć ratusz. W sumie do tego chyba się wszystko sprowadza. Musimy jakoś dobrnąć do 5000 mieszkańców w tym rejonie. I jak tylko to zrobimy, to już będzie z górki. Tutaj będą mało zamożni mieszkańcy. No to już na to nic nie poradzę, chyba że zacznę rozkładać wszędzie parki. Które zresztą chcę dawać tu. W tej okolicy. Może nie będę dawał żadnych podstawowych. Co tu mamy? Centrum sportowe. Całkiem ładnie wygląda. Kort tenisowy, boisko. Skate park. To też ładnie wygląda. Oczywiście im dalej, tym dostajemy propozycję zbudowania czegoś większego, jednak ma co prawda to większy zasięg, jak sami widzicie, o, porównanie. Tylko to nas znacznie więcej będzie kosztować. Dobrze, gdzie by tu postawić takiego gostka? Myślę, że w tym miejscu? Czemu nie? Można cię jakoś obrócić? Chciałbym, żebyś był inaczej odwrócony. No cóż, nie da się. Coś jeszcze takiego, co jest co prawda niewielkie. Ma chyba też mniejszy zasięg. Chociaż może nawet niekoniecznie. Ale co tam. Postawmy sobie takie centrum, które całkiem ładnie wygląda. Okej. Okay. Kliknijmy raz. Nie tak, tym klawiszem. Podniosło z pewnością to nam wartość ziemi tutaj w okolicy. Mogłem takie centrum jeszcze gdzieś tutaj patnąć. Będziemy mieli wtedy troszeczkę więcej średnio zamożnych mieszkańców. U nich troszeczkę więcej też ludzi się mieści. Zobaczmy. Populacja. Cóż tu jest? Kupujący. Aha. Nieedukowane dzieci. Och nie. Toż to straszne. Nie, moment. To są edukowane dzieci. Okej, dobra. Zaczynam już mieszać. Nie wiem, czy nie będzie czasem za jakiś czas problemu z ruchem. Jednak na razie może na to nie wygląda. Na pewno za chwilę rozwinę drogi. Mamy już naprawdę spore zasoby gotówki. Omega Co. Myślę, że chyba dobrze sobie radzi. Zobaczmy. Potrzeba więcej rudy. No cóż mamy z tą rudą? Cóż to za problemy? Troszeczkę za słabe wydobycie. Nie pozostaje nam nic innego, jak po prostu zwiększyć wydobycie. Myślę, że na razie jeden taki egzemplarz tutaj wystarczy. Tak. Zastanówmy się jeszcze może nad tym, jak zwiększyć nieco wartość tutaj w okolicy. Tu mamy też taki mały skwerek. Tu już nieco większy.
Tak, do tego też bym był skłonny, żeby coś takiego tutaj utworzyć. To by miało dużo większy zasięg, tak. Już nie wiem. Skwery. No tych akurat chyba jeszcze nie chcę tworzyć. Coś małego czy coś dużego? Jak myślicie? Chodnik z drzewami. Wiecie co? Po prostu postawmy to. Okej, podniosło to znacznie wartość. Można by w sumie dostawić tutaj drugi. Ach, no cóż, bym zburzył chyba wszystkie domki. Nie, na razie zostańmy przy tym, tak jak to jest. Wartość terenu tutaj w okolicy jest znacznie wyższa. O to też nam przecież chodziło. Więc czym teraz powinniśmy się zająć? To myślę, że powiększenie przepustowości tych dróg. Tutaj mamy specjalne narzędzie do tego. Dajmy na razie na niską gęstość. Czy za każdym razem muszę kliknąć? Przy okazji ta okolica będzie troszeczkę przyjemniejsza. Ja wiem, to nie jest centrum nasze. W ogóle ciekawe te lampy. Ładnie to wygląda. Tutaj też. I okej, ten fragment również. To jest chyba średniej przepustowości, tak? Niskiej. Okej. Niżej się nie da, więc nie możemy nic zmieniać. Tutaj również mamy większy, wzmożony ruch. Także to też poprawmy. No cóż, troszeczkę mozolne, wiem. Ale niestety w tym momencie nie mam inaczej jak tego zrobić. Może z kontrolem? Shiftem? Przeciągnę shiftem? Nie. Po prostu muszę klikać. To powinno rozładować ruch w okolicy. Przynajmniej troszeczkę. Okej, w tym miejscu też. Pięknie. Et voilà. O, mamy tutaj już poważny pożar. Hej, czy to pożar? Tak, to pożar. Co tam się dzieje? W sumie nic strasznego. Dobrze, to jeszcze nie są hazmaty. Cóż, jeżeli taki pożar w ogóle będzie, to mamy posprzątane i... no cóż, nic nie zdziałamy. Z tego co widzę, będzie trzeba troszeczkę rozwinąć naszą straż. Przynajmniej o jeden wóz. Troszeczkę więcej pożarów mamy. Zakładam, że to przez Omegę. Niech żyje Omega, super. Och, Omega się kończy. Ta, drony i tak dalej, to będzie, ale nie teraz. Come on. Już by wszystkiego chcieli natychmiast. Dobra. Nowoczesna droga, więc co mi tam. Okej. Czy coś jeszcze mogę tu zmienić? Myślę, że nie trzeba. Okej, zobaczmy jak tu ruch wygląda. Co prawda nie ma godzin szczytu, więc nie zaobserwujemy niczego, ale nie wydaje mi się, żeby były jakiekolwiek później problemy. Damn, ta Omega jest straszna. Cały czas jej brakuje. Linia produkcyjna Omegi. To będziemy musieli postawić, na przykład tu z boczku gdzieś. O, nawet w tym miejscu będzie można. Ale nie, wolę tam na bok się rozbudowywać. Jedynym naszym problemem to jest brak surowców. No cóż, będzie trzeba po prostu zwiększyć wydobycie.
Ile to miesięcy? 7 miesięcy zaledwie nam zostało. Tutaj 35. Coś się wymyśli. Spoko. Dobra. Postawmy tak naprzeciwko. Tutaj? Chyba tak. Jest równo? Jest. Dobrze. Okej, to będzie chyba tyle. Mhm. Troszeczkę wiem, teraz znowu nagrałem, będzie to pocięte na parę części. No cóż, do tej gry nie da się usiąść na 20 minut i odejść. Za bardzo wciąga. Come on, spójrzcie. Jak pięknie wyglądają nowoczesne rejony. Tu mamy nawet taką granicę śmieszną. Dobra. Dzięki za obejrzenie, mam nadzieję, że się spodobało i do zobaczenia w następnym odcinku.